jesteście pierwszy raz na tym kanale, to bardzo serdecznie zachęcam do kliknięcia tam w subskrypcję, do oglądania całych filmów, do przejrzenia tego, co wcześniej tworzyłam. Wszystko, co możecie zobaczyć na moim kanale, dotyczy w jakiś sposób sztuki, w jakiś sposób tworzenia, malarstwa. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Zapraszam dzisiaj na kolejny film. Przetestujemy te pastele. Dostałam je w prezencie od firmy Renaissance. Właśnie do testowania, do sprawdzenia, jakie są. No i powiedzenia o tym ogólnie na YouTubie. Wszystkie nowe osoby zachęcam do subskrypcji, komentarzy. Pamiętajcie, żeby tam zawsze pod filmem kliknąć łapeczkę jakąś, w górę, w dół, no w zależności od tego, czy Wam się podoba, czy nie. Bardzo ważne jest, żebyście klikali te łapeczki po obejrzeniu przynajmniej 30 sekund filmu. Dlaczego? Dlatego, że YouTube bardzo często traktuje te łapeczki wcześniej dane, w 5, w 7, w 10 sekundzie filmu, że to są tak zwane nabijanie oglądalności i nie traktuje tego poważnie i później usuwa. Dlatego bardzo często youtuberzy skarżą się na małą ilość łapeczek. Właśnie z tego powodu, że YouTube je usuwa, twierdząc, że to jest sztuczne nabijanie oglądalności, nabijanie wyświetleń. Dlatego takie ważne jest, żebyście obejrzeli przynajmniej 30 sekund filmu i dopiero wtedy klikali łapeczkę. Kolejna sprawa, nie oglądajcie w przyspieszeniu. Oglądanie w przyspieszeniu powoduje, że YouTube myśli, że filmy są nieciekawe. Jeżeli oglądacie coś w przyspieszeniu, to on później tego nie promuje jako dobry film i nie wyświetla innym. Oczywiście bardzo ważne są Wasze komentarze, obojętne co tam wklepiecie, nawet małe serduszko, nawet jeden uśmieszek, wszystko się liczy. Każda Wasza reakcja, nawet negatywna, jest odbierana przez YouTube dobrze, ponieważ oznacza to, że film jest na tyle interesujący, że wzbudza takie reakcje u widzów. Już kończę z prywatą, już zaczynamy mówić o pastelach, kochani. I to jest zestaw taki wielki, pastele suche, zapakowane są, błyskam Wam tu, bo jeszcze nie otwierałam, chciałam to zrobić z Wami, no więc spróbujmy. Dobra, folijka poszła. No i zobaczymy, czy to są twarde pastele, czy miękkie, pastele suche, 48 kolorów, kody tam, handmade in Poland by APA Polska. Czyli to są robione pastele ręcznie, no więc to duży plus. No ale zobaczymy. Przede wszystkim pastele dla mnie suche powinny się charakteryzować dobrą pigmentacją i miękkim rozprowadzaniem. Ja nie lubię takich bardzo twardych pasteli. Zobaczymy. Tak wygląda zestaw. Czekajcie tą gąbkę. To ja stąd usunę na razie. Tak wygląda zestaw. Bardzo ładnie wyglądają. Nie wiem, ile one w tej chwili kosztują, ale poszukam Wam tam w internecie, to zobaczycie, czy koszty są jakieś bardzo wysokie, czy nie. Wydaje mi się, że jak Renaissance, to nie, znowu cena nie zabije. A teraz zróbmy przegląd kolorów. Biała. Hmm.
I teraz Wam to rozmarzę odrobinkę. To oczywiście nie są... to oczywiście nie są wszystkie kolory. Za chwilę pojadę dalej. To jest pierwszy rządek, teraz jadę drugi. Są trochę nierówne, w sensie jakościowo. Niektóre się kruszą, są bardzo miękkie, inne są trochę za twarde. A niektóre jak masełko. Mamy pierwszy rządek, teraz jadę drugi. Nie wiem, czy są po kolei poukładane tak, jak były. Jak je dostałam, dlatego że no teraz malowałam, nie, to poprzekładałam. Nie będę Wam konkretnie mówiła, który jest twardy, a który miękki. Dlatego, że to wiecie, to może być nawet tak, że w miarę zużywania się tej pasteli, ona będzie zmieniała się jakby jakościowo, dlatego, że to są pastele robione ręcznie. W związku z tym ta jakość może być nieco inna w różnych tych. No i dobra, drugi rządek rozjeżdżam. Tak wyglądają kolory. I teraz czekajcie, może Was trochę po... I teraz chciałabym, żebyście zobaczyli, czy i jak one się mieszają. Widzicie, nakładanie jest idealne. Bez żadnych tych, no sypią się, no ale i coś mają nie sypać, jak to są suche pastele, prawda? To, że się sypią, to jest zupełnie normalne. To ja wolę, żeby się sypały, niż żeby były twarde. Twarde pastele są bardzo, bardzo trudne do rozcierania, trudne do pracy. Z twardymi pastelami nie da się tak pracować jak z tymi. No i jeszcze może tu ten. Jest dużo ładnych, takich zgaszonych kolorów naturalnych. Nakładanie warstwowe jest możliwe. Oczywiście w zależności od papieru, jaki weźmiecie. Jeżeli papier będzie, nie wiem, no jakiś taki gładki jak ten, tu mam gładziutki papier, no to będzie rozcieranie łatwe, ale za to przyczepność będzie dużo, dużo gorsza, prawda? Także w zasadzie
Do pasteli nie mam ani jednej złej uwagi, oprócz tego, że no niestety są nienaostrzone, w związku z tym trzeba sobie je trochę podłamać miejscami, żeby się zrobił taki ostry szpicek, bądź starać się celować w te brzeszki. Ale ja nie ścieram, bo niektórzy ścierają po prostu na papierze ściernym, żeby sobie zrobić czubeczek. Ja wolę tak celować, że tu mam brzeszek, tam mam brzeszek, wiecie, no. Nigdy jakoś, natomiast w momencie, kiedy się złamie taka pastela, to oczywiście nie jest to żaden problem. Wtedy, oj, ile tu mi się. Jeszcze bym chciała zobaczyć, jak się to wyciera. No nie do końca, ale na pewno daje się to wytrzeć troszkę w minimalnym stopniu, ale na tym, co wytrę. O, tu się udało idealnie. I na tym, co wytrę, czy mogę zrobić kolejną warstwę. Oczywiście, że tak. Czy ona pokrywa? No na tym papierze będzie ciężko pokryć, ponieważ na tym papierze przyczepność jest minimalna. Ja wziąłam taki bardzo, bardzo, bardzo gładki. No i tak to wygląda. Tak wyszły słoczki. Kolory są piękne. Nasycone, żywe. Kolory skóry macie, także z portretami nie ma problemu. Tu wszystko jest. Ja mam tu zestaw 48. Są rzeczywiście bardzo miękkie i przy tym dosyć suche, jak na pastel. Nie są takie maślane. Sennelier jest bardziej maślane, natomiast te są bardziej suche. Co nie przeszkadza w malowaniu, no to zależy, więcej po prostu pyłu będziecie, więcej sprzątania będzie w koło. Ale za to będzie się łatwiej malowało. Mam tu pastelki, zrobię wam takie pierwsze rozmalowanie tymi pastelami na zwykłym papierze przeznaczonym do pasteli. To jest bodajże Fabriano, kolorowe takie. Na tym papierze wiem, jak się maluje. Wiem, że to jest dobry papier. Nie miałam z nim nigdy żadnego problemu. Jakiś ołówek bym chciała. Udało się coś. Jakiś horyzont zrobimy. Obojętne jaki. Jakieś budyneczki, coś tam. Coś, jakieś drzewko. Coś tam. Wiecie, to nie jest ważne, co ja dzisiaj namaluję. Ważne jest, żeby w ogóle sprawdzić, jak pastelki się zachowują. Pastele, nie pastelki. Denerwuje mnie u innych, jak ktoś stosuje zdrobnienia. A sama to robię, prawda? O, i znowu, proszę mi dać po łapach za prawda. Każda prawda to wasza reakcja po łapach, po łapach. Dzisiaj możecie liczyć, ile razy powiedziałam prawda. Czy coś jeszcze tu, no jakieś drzewka, coś tam. Ble, 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 jakieś abździe na pierwszym planie. No i dobra, wszystko. No, sprawdźmy. Widzicie tutaj ten papier? Zobaczycie to na pewno. O. Ten papier ma taką fakturę plasterka miodu. No, ładnie się rozciera. Najchętniej to bym pozrywała te wszystkie
te wszystkie obwolutki, bo to wtedy łatwiej się tym pracuje, jak to jest takie szerokie. Tu jest błękitek, jakieś białe. Wiecie, ja dzisiaj nie będę robiła żadnego absolutnie dzieła sztuki, tak tyle, o ile coś tam namarzę, po to właśnie, żebyśmy sprawdzili, jak te pastele się zachowują. Czy ja mam tu kobalt? No nie, nie mam kobaltu. A to jest fiolet. No tak. Niestety. Kobalcika będzie ciężko uzyskać, ponieważ go tu po prostu fizycznie nie mam. Jakiś błękit ciemniejszy, jak się zachowa. Dodajmy do tego fioletu troszeczkę niebieskiego. To nam się to przełami i może będzie bliżej kobaltu. Bliżej ultramaryny. Ja tutaj dzisiaj nie będę stosowała tych, wiecie, wiszerów, tych tam pędzli i tak dalej. Pokażę wam wtedy pokażę wam to po prostu na kolejnym, następnym filmie, żeby się tutaj nie za bardzo nie rozprzestrzeniać w czasie, bo wiecie, z takiej pasteli to mi może wyjść nawet parę godzin. Jeszcze to przysłonię, jeszcze to okno. Już na pierwszy rzut oka pastelki są w porządku. Nie są twarde. To jest najważniejsze dla mnie. Żeby pastela nie była twarda. Bardzo nie lubię tych twardych pasteli, bo no po prostu łamią się, szkrabią. To nie jest przyjemna praca wtedy. No ewidentnie brakuje mi tu kobaltu. Ultramaryny. Takiej klasycznej ultramaryny. Mam fiolet, a nie widzę ultramaryny. No ale co zrobić? Pracujemy tym, czym mamy. Tak, brakuje takich ciemniejszych, brudnych kolorów. Zieleni jest jedna, tylko ta oliwka. I nie ma takich, wiecie, te zielone są zbyt jasne, za czyste, za ładniusie, nie? A w pasteli się nie da tak. No nie obejdzie się bez tego.
bez wiszerka, bo to jest za malutki. O, przecież za mały ten mam papier, żebym się tu tak... Ale pewnie będę się musiała jakimś maluchem wspomóc. No, tam, coś tam namazałam. Coś tam namazałam, słuchajcie. Jakoś specjalnie się nie będę wysilać, żeby tutaj malować widoczki, bo mi się nie chce po prostu dzisiaj. A musiałam się wspomóc tym i tym. To jest kredka z derwenta. A to jest węgiel soft, czyli ten miękki, ale nie pamiętam z jakiej firmy. No i tak, no. Zrobiłam test na papierze do pasteli. O, to jest pewnie jakieś 160 gram, fakturka bardzo ładna. No i co można powiedzieć o tych pastelach? Są w porządku, są miękkie. Suną ładnie, nic im się nie dzieje, zachowują się przyzwoicie, można nimi swobodnie pracować, malować. No oczywiście, jak komuś przeszkadza brak czubeczka, tak jak mi tutaj na te drobiazgi przy takim małym formacie, to potrzebny jest czubeczek, żeby to jakoś tam ogarnąć. No to można sobie to zetrzeć na papierze ściernym i zrobić sobie taki niby czubeczek, tak? Ja tego nie robię nigdy, ponieważ uważam, że to marnacja materiału. O, już wszystko uświnione w pasteli, ale nie przejmujemy się. Ogólnie mówiłam o tym, pastele się znakomicie sprawują, nic im nie dolega. No są kruche, są bardzo, bardzo kruche, ale to wynika z tego, że są po prostu miękkie. Nie są tak mocno sprasowane. Pastele na przykład z derwenta są bardzo mocno sprasowane i bardzo źle się zachowują podczas malowania. Te pastele są bardzo miękkie, bardzo ładnie się rozprowadzają. Oczywiście trzeba by zrobić testy na kilku papierach, na różnych papierach, jak na innych papierach się zachowują. Kruszą się. No to ewidentnie się kruszą. No ale taka uroda pasteli, suchych pasteli. Na pewno przetestuję te pastele z papierem, który też otrzymałam od Renesansa. Już Wam pokazuję. Myślę, że w następnym filmie uda mi się przetestować ten papier. O! I pędzle, które otrzymałam od Renesansa. To mogę schować. I pędzle, które otrzymałam od Renesansa, też do pasteli. To są takie twarde i jeden mięciusieńki. Ale to myślę, że w następnym filmie, ponieważ w tym no byłoby sporo czasu zajęło, zanim bym to wszystko przetestowała naraz. Poza tym wtedy bym nie miała pewności, co jest jakiej jakości. Obrazeczek jakiś tam wyszedł, pira ze drzwi dla początkujących. W 10 minut można namalować. Nie jest to żadna wielka filozofia. Malowanie pastelami jest bardzo intuicyjne i bardzo proste. No, rysujesz, rozmazujesz, rysujesz, rozmazujesz. Poza tym, no taka moja uwaga, takie mam wrażenie, że ludzie by chcieli być artystami, chcieliby malować, ale nie chcą się ubrudzić. No to się tak nie da, kochani. Albo rybka, albo śledzik. Jeżeli chcesz być artystą z prawdziwego zdarzenia, jeżeli uważasz się za artystę, no to musisz się pobrudzić, musisz dotknąć tego materiału. Te ręce musisz zanurzyć w tej materii. No nie da się inaczej.
nie da się. Nawet przy farbach akwarelowych zawsze się uświnisz. I mówienie mi, że ktoś jest artystą, ale nie cierpi, jak się brudzi i wszędzie wszystko musi mieć czyściusieńkie, no to nie, nie. No i to by było chyba dzisiaj wszystko, na tyle. W następnym odcinku sprawdzamy pastele, pędzle i papier. Zobaczymy, jak się zachowają na tamtym papierze. Ja jeszcze na tym papierze zamszowym nigdy nie malowałam, więc no, ryzyk fizyk zawsze musi być jakiś pierwszy raz. I to by było dzisiaj chyba na tyle. Odkładam tamte rzeczy. Robimy fotę do miniaturki. Bez tych prześwietlonych. O matko, jakie dzisiaj słońce. O, już. Spuściłam na amen te rolety. To. No i teraz widać, jak tu jest brudno. Ale się tym nie przejmujemy. Weźmiemy sobie spirytus, wytrzemy i będzie cacy. Dobra. Jakiś tam widoczek, byle jaki, wyszedł. Nie starałam się dzisiaj nic pięknić, nic ładnego malować. Po prostu chciałam sprawdzić, jak się rozcierają, jak się sprawdzą te pastele. Wyszło wszystko ok. Także polecam serdecznie. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam. Pamiętajcie o wszystkich reakcjach. Będę bardzo wdzięczna, jeśli ktoś zechce tam wesprzeć moją pracę. Będę Wam wdzięczna za oglądanie reklam. I tu też obowiązuje zasada 30 sekund. Reklama, która jest obejrzana przez 30 sekund, jest zaliczana na konto twórcy. I tam jakiś procent z tej reklamy, grosików, spływa do twórcy. Natomiast jeżeli oglądacie reklamę krócej niż 30 sekund, no to niestety to oglądanie idzie na marne. To wtedy nie ma żadnego przychodu z tego. To wszystko z takimi wstawkami trochę około YouTube'owymi, trochę prywaty. Dziękuję Wam. Do następnego. Buziaczki. Pa, 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 pa.